Po co ci ten manekin? To nie jest manekin, po pierwsze, po drugie to jest noga, po trzecie to jest moja zapasowa noga. To jest moja noga zapasowa, koniec! No i słuchajcie, przechodzimy do recenzji. Jeżeli interesuje was temat inwestowania w Lego, to nie jest set dla was. Ale jeżeli interesują was mega ciekawe konstrukcje ze Star Warsów, to również nie jest set dla was. Właściwie sam nie rozumiem, czemu powstał ten set. Jedyne, co mi się nasuwa do głowy, to, że w sumie od początku LEGO Star Wars próbowali nam przepchać tą kapsułę i może po prostu ciągnął ten wątek tak jak z Landspeederem. Nie wiem, może tak. Przejdźmy sobie do tej konstrukcji. Tak naprawdę mój główny zarzut do tej konstrukcji to jest jej bezsens po prostu. Jest ładnie zrobiona, mamy tu dużo, naprawdę dużych naklejek, słuchajcie. Tylko, kurczę pyczone, to jest kapsuła ratunkowa z imperialnego krążownika. Nawet nie! To jest kapsuła ratunkowa z Tantiva 4. Mimo, że LEGO kiedyś umieściło ją w imperialnym krążowniku, ale to inna historia. Go Imperial Star Destroyer! Launch the escape pod! No i czy potrzebujemy czegoś takiego? Czy zbieracz LEGO Star Wars się nie obędzie bez tego? That is not the way of the dark side. No nie wiem, ale przyjrzyjmy sobie. Mamy na pewno bardzo ładnego disha z przodu, jest to nadruk, kojarzy nam się bardzo z szybami TIE Fighterów. No, może przytoczę. Może nie kropla w krople, ale... Rodzina, nie? Rodzina, spokojnie. Co mamy dalej? Mamy kapsułę, która została w dosyć dziwny sposób tutaj obudowana. Znaczy, nawet udanie to wygląda, oddaje nam to ścięcie całego kadłuba. Jeżeli możemy mówić o kadłubie w przypadku kapsuły ratunkowej. Całość jest zrobiona właściwie z czterech takich dużych paneli, które zostały obudowane i oklejone naklejkami. Dosyć schludnie, tylko słuchajcie, no tutaj to nie są techniki budowania, tu są po prostu dosyć ładne naklejki. Nie wiem, jak one wytrzymają w perspektywie czasu. Kupiłem ten secik jako używany, ponieważ bardzo chciałem mieć te klocki. Widzę ich potencjał w budowaniu mocka, na przykład z jakimś bunkrem, czy może jakąś przestrzenią miejską w Star Warsach. Czwarty odcinek budowania mocka Coruscant. Jeżeli nie widzieliście poprzednich części, koniecznie nadróbcie. No ale poza tym, no to nie ma tu technik budowania zbytnio sprytnych, chociaż... W sumie mogę wam pokazać, jak ta kapsuła została zrobiona. O! Całość jest zbudowana właśnie w tych czterech panelach, które możemy sobie odsłonić, a do środka przejdziemy później, więc chwilowo to zamknę. Mam nadzieję, że nie zepsułem tego na stałe. Łe, wystarczyło ścisnąć! Elegancko, nie no, dobra. Plus dla tego setu za prostotę. Tu mamy dwa krany, które zostały wykorzystane... Nie wiem w jakim celu właściwie. Może to są części systemu podtrzymywania życia w kabinie, nie wiem. Jeżeli chodzi o silniki, no to zostały one całkiem nieźle zbudowane. Przypominają to, jak wyglądały silniki kapsuły. Można na nich wylądować, w sumie można. Można zmieniać ich pozycję na różne sposoby, tak samo jak tych mniejszych. Spoko, tu naprawdę ciężko się do czegoś przyczepić. Widzę tu cztery bardzo przydatne elementy, dlatego już się cieszę, że będę mógł rozłożyć ten secik. No i zajrzyjmy sobie do środka. Co przewozi ta kapsuła? O. Tu możemy sobie wsunąć plany Gwiazdy Śmierci. Właśnie. Dostajemy takiego bardzo ładnego tile'a z planami Gwiazdy Śmierci. Jest to ten sam tile, którego dostawaliśmy w przypadku Bitwy o Scarif. Tego bunkra, znaczy bunkra. No bramy ze strażnikami. I lądowiskiem. Naprawdę bardzo ładny tile, mam już dwa w swojej kolekcji. Jest to ten klasyczny wizerunek planu Gwiazdy Śmierci, który był jeszcze w latach 70. w Nowej Nadziei, kiedy nawet nie nazywała się Nową Nadzieją. Fajnie mieć ten klocek, po prostu. Jeżeli chodzi o wnętrze naszej kapsuły, jest ono dosyć ładnie wykończone. Tu z przodu mamy taki transparentny klocek z naklejką. Mamy oczywiście też naklejki w środku, na tych panelach i one wyglądają super, słuchajcie. Tutaj mamy jakiś panel kontrolny. Tu z kolei widzimy Gwiezdnego Niszczyciela Imperialnego. Chociaż to chyba powinno być z tyłu. No ale okej. Jeżeli chodzi o miejsce w środku, no to mamy tutaj miejsce dla jednego minifiga, który może sobie tutaj przycupnąć. Oraz co ciekawe, miejsce dla Astromecha. Jak widać, w koreliańskich stoczniach dbają nawet o takie szczegóły. Dobra, jak władowałem Artu, to właduję też C-3PO. O, i tak chłopaki, dosyć dziwnie to wygląda, ale w ten sposób mogą spokojnie uciekać z Tantiva 4. No dobra,
przejdźmy sobie do minifigów. No dobra, jeżeli chodzi o minifigi, mamy tutaj na przykład C-3PO, obustronnie zadrukowany torsik. Muszę przyznać, że bardzo szczegółowo tak wyglądają plecki. Przód wygląda o niebo lepiej. Tu mamy nawet zaznaczoną tą srebrną nogę 3PO, pomimo że cała noga jest w kolorze złotym i tylko to malowanie jest takie zaznaczone delikatnie. A jak dobrze wiemy, C-3PO to jeden z najbardziej znanych przykładów efektu Mandeli. Jakby ktoś nie wiedział, efekt Mandeli polega na tym, że wydaje wam się, że coś było jakieś, a to nigdy takie nie było. No i z C-3PO jest tak, że on od początku miał jedną srebrną nogę. Ale spokojnie, merchandising też tego nie zauważył. Bardzo dobrze nam znany i ładny odlew główki. Co tu dużo mówić, no C-3PO, klasa sama w sobie, protokolarny droid. Można by wręcz rzec, że to nieślubny syn Anakina Skywalkera. Patrząc na to, czym się stał Anakin, no to w sumie... Dobra, wchodzę w dziwne teorie. Zerknijmy jeszcze raz na tą prześliczną figurkę i przejdźmy dalej. Ponieważ dalej mamy kompana C-3PO, czyli R2-D2. Bardzo ładna główka, jeżeli chodzi o R2. Jest tak lekko pochromowana. Nie, w sumie nie. No taka srebrna bardziej. Nie wiem jak to ocenić. Jeżeli chodzi o korpus, no to bardzo dobrze nam znane nadruki. Cała aparatura modelu R2. Z tyłu nie uświadczamy nadruku, no niestety nie jest to X-Wing QCS. Za to nadruk mamy dookoła tego górnego brika i powiem wam, że wygląda naprawdę dobrze. Wolę tą wersję R2 zdecydowanie od tej, gdzie główka była po prostu szara. No a nadal jest to dosyć znana oklepana figurka. No, też była nawet w książeczkach od Amitu, więc wątpię, żeby ktokolwiek, kto zbiera Lego Star Wars, nie miał zwykłego R2-D2. Dodatkowo w zestawie dostajemy dwóch Jawów i co ciekawe, różnią się od siebie. No jak widzicie, torsiki zostały troszeczkę nadgryzione zębem czasu, ale możemy zauważyć, że są one różne. Mamy różne pasy tutaj z akcesoriami, amunicją czy czymś. Wygląda to naprawdę dobrze. Te nadruki są oczywiście obustronne, dlatego na pleckach naszych Jawów również znajdują się różne nadruki. No jest to fajne, jest to plus, wiadomo, ci dziwni koczownicy, handlowcy oraz złodzieje złomu, no nie mieli jednolitego sprzętu, dlatego fajnie, że w takim małym secie to dostajemy. Szczególnie, że to są dwie jedyne sensowne figurki w tym zestawie, change my mind. No chyba, że dla kogoś to jest pierwszy secik ze Star Warsów. Chociaż to by było dosyć dziwne. To raczej nie świadczyłoby o tym, że ktoś chce, żeby druga osoba się przekonała do LEGO Star Wars. No ale dobra. Jeżeli chodzi o naszych Jawów, no to na tym różnice się kończą. Tak, temu wypadła broń. Dobra, wybaczcie mi, nie będę jej szukał tutaj pomiędzy klockami. Wyglądała ona tak. A jeżeli chodzi o figurki naszych Jawów, no to mamy tutaj krótkie, nieruchome nóżki w kolorze brązowym. Mamy brązowe kapturki, na których są te śmieszne główki. I naprawdę uważam, że potencjał tych główek do kreowania postaci nawet spoza świata Star Warsów jest gigantyczny. Jest to całkowicie czarna główka, nie ma ona żadnych alternatywnych nadruków, ma tylko te oczka. No dokładnie tak widzieliśmy Jawów w Star Warsach. Co ciekawe, Jawowie mają wspólnego przodka z Tuskenami. To taka informacja ze świata Star Warsów. Generalnie na Tatooine doszło do dużej katastrofy geologicznej. No i jedyne istoty, które były tam w stanie przetrwać i przystosować się do środowiska, no to byli właśnie Jawowie oraz Tuskeni. I najprawdopodobniej Jawowie są Włochaci, przynajmniej tak opowiadała Pelimoto. No dobra, wypadałoby to jakoś podsumować, wiem, nietypowo, że z łapy nagrywam, no ale czasami tak bywa. Jeżeli chodzi o ten secik, no to czy jest on godny polecenia? Części oraz naklejki z niego są zdecydowanie godne polecenia. Minifigurki nie robią tutaj żadnego szału, nic nie dodają, są absolutną podstawą i... No kurczę, pczone, aż szkoda. Kiedyś chociaż Sand Trooperów dostawaliśmy. Na swoją obronę powiem, że w przyszłym tygodniu atakujemy Wojny Klonów i na kanale pojawi się Genship, pojawi się ATTE, archiwalne... Co jeszcze się... A! Oczywiście! Zanim Wojny Klonów, no to przecież mieliśmy konflikt na Naboo. Dlatego być może zaczniemy przyszły tydzień, to znaczy od poniedziałku się liczy, żeby ktoś nie wycwaniakował. Przyszły tydzień zaczynamy od konfliktu na Naboo i albo pierwszy pójdzie w Flash Speeder, a po nim MTT, albo na pierwszy ogień zaatakujemy MTT z 2007 roku. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć i siemano!